Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj postaram się króciutko, ponieważ jestem raz, że bardzo niewyspany, dwa, że jestem troszeczkę zdenerwowany, nawet troszeczkę więcej niż tylko troszeczkę. Raz, że nie spałem w nocy, miałem dziwne samopoczucie, mdłości, źle się czułem. Moja przyjaciółka jest przeziębiona, ma najprawdopodobniej grypę, więc no się od rana wstałem się nie opiekuję, jakieś tam jedzonko, tak, zaraz po jakieś leki skoczę, chociaż to wszystko jest, mam wszystkie możliwe leki, jakie tylko są możliwe, znaczy w sensie tych takich normalnych, już jej dałem nozin. także muszę zadbać tutaj troszkę, no ale muszę też pilnować, czy nic tam się nie dzieje złego, także jestem trochę w nerwach, i też takie miałem w nocy bardzo dziwne samopoczucie. Się tak kładłem, bo chyba po trzeciej w nocy, jakbym miał wymiotować w ogóle, no coś jest nie tak, no ale teraz się w miarę dobrze czuję, tylko jestem niewyspany, no i niestety no, odczuwam duży poziom stresu. No to jest chyba normalne w tej sytuacji, szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć Państwu bardzo ciekawą rzecz. Myślę. Bardzo często się zastanawiam, dlaczego moja osoba i, i forum budzi taką nienawiść, nie tylko kobiet, bo przecież pamiętajmy, że są wspaniałe dziewczyny, które są z nami, które wiedzą, o co toczy się gra, wiedzą, że te prawa nie są dla nich, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, też rozumiem fakt, że no, no po prostu z natury wsadzam kij w mrowisko, tak? Czyli no, jest jakaś grupa ludzi, która w coś wierzy. No ja mówię coś przeciwnego, ci ludzie czują się wtedy jakby zaatakowani. Tylko że ja nigdy nie chodzę do takich ludzi i nie atakuję. Po prostu mam swoje poletko, nie ruszam się poza nie. No ale tam ci ludzie się czują tak zaatakowani, że przychodzą i szukają jakby odwetu. Ale to jest, ale to jest wszystko mały pikuś. Powiem Państwu na przykładzie, na przykładzie kilku metafor. E, dlaczego jest moim zdaniem taka agresja? Kiedyś dawno, dawno temu e, namówiłem moją mamę, żeby mi kupiła jakieś fajne buty. E, mama zawsze była taka dla mnie, no nie żałowała mi. E, no niewiele było, ja się też wstydziłem rodziców od małego prosić, tak? Bo wiedziałem, że no, nigdy nie było biedy, natomiast no, e, no wiedziałem, że rodzice mają średnie pensje, tak. I nie chciałem ich nigdy obciążać. No ale jak mamy poprosiłem o coś, czy, czy tatę, to, to, to nigdy mi nie odmawiali. No to poprosiłem, żeby jakieś kupić adidasy, pojechaliśmy pod, pod Pałac Kultury. Utkwiło mi to do końca życia, będę to pamiętał. Wyobraźcie, że sobie chodziliśmy, chodziliśmy z mamą wypatrywałem jakichś adidasów, jakichś butów. To jeszcze chyba były czasy, kiedy były sprzedaży Sofixy, nie wiem, czy Państwo pamiętają. Nie wiem, czy, czy dobrą nazwę mówię, Sofixy. Były takie adidasy polskie, to naprawdę były fantastyczne buty. Kilka lat się to trzymało, mimo zdzierania tego na boisku piłkarskim. Naprawdę fantastycznie. Oczywiście upadło, tak jak wszystko w Polsce teraz mamy. Większość, no nie wszystko, na szczęście nie wszystko jeszcze w Polsce upadło. Kupujemy buty, szmaciaki, które po 300-400 zł, niemieckie Adidasy, za, które wytrzymują jeden sezon zwykłego chodzenia się, rozklejają. To tak jak na przykład w Gdańsku. No, nie będę mówił kto, kto nadzorował sprzedaż, bo za to aresztują od razu, jak się mówi o tej osobie. Chyba zakłady komunalne za 180 sprzedano milionów Niemcom, a przez 8 lat przyniosło 580 milionów. Chyba zysku, zysku. No także widzicie, jak to w Polsce wygląda, tak, jak coś mogłoby nam służyć, no to się to sprzedaje, niech zarobią Niemcy, tak, Niemcy zarabiają setki milionów na Polakach, a potem się okazuje, że jak jest, rodzi się dziecko chore, zamiast dać pieniądze z budżetu na to dziecko, żeby zrobili operację dzieciakowi, czy tak jak wtedy te 1500 zł dałem na tą dziewczynkę, co miała tą, tą chorobę taką, że jej kości nie rosły, musieli jej Będą jej robili operacje, dopóki się ten szkielet już całkiem nie zatrzyma jego wzrost. Ja na przykład lubię dawać pieniądze na takie dzieci, które są szanse, że coś tam można, że ta dziewczynka będzie miała normalne życie, sobie rodzinę założy, będzie sobie normalnie żyła. Pewnie będą te nogi poskręcane, pooperowane ją bolały, no ale będzie miała chociaż nogi. Natomiast za bardzo powiem Państwu, nie lubię dawać pieniędzy na. Na takie cele, gdzie już ktoś jest jakby no, no, smutne to jest no, wykończone, tak? Lubię tak bardziej pozytywnie. No ale, no tak jest. No i wyobraźcie sobie, szanowni Państwo, że że sobie idziemy pod tym Pałacem kultury, był bazar. Nie wiem, czy teraz jest już. Natomiast, no zobaczyliśmy jedno stoisko. Nie pamiętam dokładnie, jak to było. Ale coś z tymi butami było nie tak i grzecznie powiedzieliśmy z mamą, że dziękujemy. Ja to zawsze jestem bardzo do, do, do osób, które handlują, bo muszą Państwo wiedzieć. Znaczy to wtedy jeszcze o tym nie miałem pojęcia. Ja sam handlowałem butami. Raz handlowałem na bazarku tarchomińskim, a drugi raz pracowałem na stadionie słynnym, już nieistniejącym, stadionie dziesięciolecia. Rano wstawałem chyba o 3, czy czwartej byłem 2 czy 3 godziny na stadionie. Mieliśmy takie szczęki, potem w jednym miejscu, potem w drugim, i potem się przebierałem. No, przebierałem się w garniak, jechałem do banku, bo pracowałem w BGZ w wydziale księgowości. Tam kiedyś widziałem, że hejterzy się śmiali, że to jest niemożliwe. Możliwe, bo byłem policjantem ekonomicznym, a praca w księgowości to nie jest praca, która wymaga bycia geniuszem. To jest po prostu wpisywanie takich przelewów sybirowych na takich tych karteczkach, co są na poczcie takie czerwonawe. I żeśmy to i inne papierki wpisywali do systemu księgowego. Czyli to jest praca tak naprawdę dla małpy. Myślę, że bez problemu szympans, o, szympans bez problemu, e, a nawet goryl czy koczkodan dałby sobie radę w tej pracy, jakby go tak dawać mu od czasu do czasu motywująco banana. E, więc to, to nie oznacza, że e, jest się jakimś specem od bankowości. To jest czysto, można by powiedzieć, niewolnicza robota. E, także dobrze, no, krótko mówiąc, gdy sprzedawca nie mam pamięci do twarzy, więc nie pamiętam jak wyglądał. A szkoda, bo może bym go gdzieś kiedyś spotkał. Nie no, żartuję, co bym móc tam zrobił. Nic bym mu nie zrobił. Natomiast powiem Państwu, że powiedział do mnie i do mamy: to spierdalajcie. Ale ja byłem wtedy bardzo mały, byłem w podstawówce, się zapiniłem, mama mi odciągnęła. No, gdzie to to był starszy chłop. Raz bym dostał strzała czy coś. Teraz to już by mi tak niko o zdrowych zmysłach nie powiedział. Ale wtedy byłem mały, więc małym grubaskiem byłem. E, także, e, także sobie to zapamiętałem. Dlaczego poświęciłem 8 minut, żeby Państwu opowiedzieć coś, co można było opowiedzieć w parynaście sekund? No, po pierwsze, bo taka jest moja uroda, jak to się mówi. A po drugie, na początku ktoś jest miły, bo liczy, że coś na Tobie będzie miał, tak? Zobaczcie, jakie to jest proste. Liczy, że coś będzie z Ciebie miał. E, natomiast niektórzy ludzie Reagują w taki sposób, że jak już zobaczą, że już u nich nie kupisz, bo wiadomo, że jak w handlu, e, trochę się przepracowało w handlu i no na tyle pracowałem, że wiem, że jak ktoś mówi, a to dobrze, to tam przyjdę później po przymierzeniu butów, no to, e, no to już nie wraca. tak, W 99% przypadków tak się tylko mówi, żeby. No to jest po prostu taki jeden ze zwrotów grzecznościowych. No i oczywiście ja zawsze jak sprzedawałem to mówiłem, że tak, oczywiście zapraszam serdecznie Pana czy tam Panią. Natomiast są tacy ludzie, którzy no po prostu mają nabakier z sumieniem, na bakier z jakimiś zasadami i tak dalej. Zamiast grzecznie powiedzieć albo nic nie powiedzieć, po prostu nasolać, no to musiał jeszcze bluzgnąć. Dlaczego? Bo stworzył sobie w umyśle wizerunek, że coś kupimy u niego, że będzie miał pieniądze. No jak już wiedział, że nie wrócimy, no to... No to co zrobił, no to jeszcze tam nasrał, tak? Przypomina mi się też taka historia. Pracowałem w Integrum, w Begierzecie na Kasprzaka. Eee, I wyobraźcie sobie, że mój były szef, czy jak tam odchodziłem z pracy, znaczy, no jak z pracy odchodziłem, no w sumie mi wywalili, znaczy, no dostałem normalne rozwiązanie umowy o pracę, nawet dostałem ekstra premię, ale tak naprawdę było to zwolnienie, no. Kierowniczka przyprowadziła na popołudniową wieczorną zmianę z mężem, grozili mi. Ja to nagrałem na, na ten telefon z call center. No i co? No, ją zdegradowali, przenieśli do jakiegoś pokoiku, a mnie tam trzy miesiące po, potrzymali. Patrzyli, czy nie zrobię sprawy sądowej. Zobaczyli, że jestem frajerem i tego nie robię, a powinienem. To był jeden z największych błędów mojego życia wygrałbym niezłe odszkodowanie na 100%, na 150%, no to sobie odszedłem tak, no i się potem już zaczął mój upadek. Zaczęły się problemy delikatne, ale to się tak powoli, wszystko kociło delikatnie we mnie, no a potem już się, no, a mniejsza z tym. E, tak więc mój szef opowiadał mi taką akcję i to ja słyszałem to od jednej osoby. E, on miał bodajże, no nie chcę mówić, żeby nie był identyfikowany, w sumie bardzo porządny facet, i tu powiem Państwu ciekawostkę, że dopóki w naszym wydziale w banku był mężczyzna szefem, on tam ze dwa razy mnie zjebał porządnie, co zasłużyłem sobie, ale to nie było nic przeciwko mojej firmie, bo ja Państwu opadałem, że tam pracowałem na słuchawkach, tam pewna pani taka, no mogę powiedzieć, że chyba nawet znana, no bo ja miałem wgląd w rachunki w to wszystko. Bardzo bogata proponowała mi pracę. Po prostu powiedziała mi, że mi się jej się podoba bardzo mój głos, tak jak podchodzę do ludzi po prostu chciałabym mieć w swojej firmie, że zadba o mnie. Wiecie, co ja zrobiłem? A ja powiedziałem, powiedziałem ostrym tonem, że proszę mi więcej tego nie proponować, ponieważ ja jestem lojalny wobec firmy, która mi płaci. A ta firma mnie później wykopała, tak? Po tym, jak kierowniczka robiła takie schizy z ludźmi, że to jest coś nieprawdopodobnego. Ale ja zawsze taki byłem, że i do kolegów i do do swoich znajomych zawsze szedłem w ogień i no i się oparzyłem nie, nie jeden raz, ale to nie chodzi o to, żeby się żalić, tylko no i powiem Państwu, że to była taka historia, poczekajcie, bo ja opowiadam jedną rzecz, to się rozgałęzia, te opowiadania ja zaczynam zapominać, krótko mówiąc włamał mu się złodziej do samochodu chyba dwuletniego, dosyć drugiego powiem tylko Państwu odpowiednik Honda Accord tylko innej firmy no, i złodziej nie mógł uruchomić, tam była jakaś czy blokada czy coś. No to Skurwiel wziął, wyobraźcie sobie, gaśnicę samochodową i ją uruchomił w samochodzie. I samochód, nie wiem czy szkoda całkowita, ale no, bardzo grube problemy. Akurat ten mój szef miał ubezpieczenie, więc to pokryli, tak? E, powiem Państwu, że ja kiedyś też miałem włamanie do samochodu, nie mogli mi odpalić świata Sieny, a nie mogli złodzieje, wiecie czego zrobić? W skrzyni biegów. Po lewej stronie w tym tunelu wsadzało się taką, taką, e, taką sztabkę, tylko że ona miała kulisty kształt i oni tego nie mogli sforsować, no to rozpieprzyli mi całe, szarpali e, e, deskę rozdzielczą i ukradli przy okazji, e, tam jest taki od wtrysk, taki komputerek jakiś mały, mała rzecz, bardzo droga, ale to potem się dowiedziałem, że to, że to się zabiera właśnie w samochodach, no ale jeszcze mi tam poniszczyli. Natomiast, właśnie, do no moim, ale to, to nie były duże kwoty, to tam w ogóle to jakoś to naprawili bardzo, bardzo tanio. Także powiem Państwu, że no mojemu kierownikowi zniszczono po prostu samochód. I tak często jest. Ja słyszałem, na przykład, są przypadki, że jak złodziej nie może odpalić, no to wsadza śrubokręt, słuchajcie, do. I właśnie też kierownikowi to zrobiono, włożył skurwysyn. E, śrubokręt do stacyjki i czekajcie, jak to było, go złamał, czy jakoś tak, no stacyjka do wymiany e, w Japońcu, no to naprawdę duże pieniądze. Wyobraźcie sobie, jakby ktoś ocenie miał e, ubezpieczenia, e, no to kaplica, tak, no to <śle> lepiej nie trzymać gaśnicy w środku. Chociaż nie, no trzeba mieć, no tak przepisy nakazują. I powiem Państwu, że Dopóki w zespole był szef, to on się tam nie certolił z tymi dziewczynami, czy dziewczyny z Warszawy, z Warszawy, czy dziewczyny ze wsi, po prostu było super, naprawdę wszyscy się spotykaliśmy poza pracą, naprawdę zespół był zgrany, słuchajcie, przyszła babka, przyszła kobita, zaczęła nas ze sobą skłócać, przede wszystkim pierwsze co zrobiła, ja to teraz widzę wyraźnie na, jak na dłoni, skłóciła dziewczyny z Warszawy z dziewczynami ze wsi, a robiła to przy kwartalnych premiach, były różne teksty, tak, ona sama w ogóle zlegionowa jest, znaczy była chyba zlegionowa, nie wiem, nie wiem, czy żyje w ogóle. No i wyobraźcie sobie, że no było judzenie, tak, no, no były jakieś takie, czasami, czasami no przelew trzeba było zmienić, tak, na przykład źle przelewsze trzeba było mieć dane, tak, no był system nagrywający, wyobraźcie sobie, jak ona to robiła, ponieważ ja oczywiście, jak mnie znacie, te dziewczyny, no, jak ona je upokarzała, no, to schylały głowę. Obok miałem kolegę, bo tam był tylko jeden kolega, którego ciocia była jakąś tam główną dyrektorką w kredyt banku, więc po prostu moja kierowniczka się go panicznie bała. Mógł robić wszystko, co chciał, natomiast no, ja się zacząłem stawiać. Na, na przykład jakieś takie akcje były, że przed bankiem byłem na przerwie na papierosa, no to... Stanęła z koleżankami, się ze mnie śmiała, z mężem, no tak, no to, to już dochodziło do takich akcji, na przykład prosiłem ją, na przykład, żeby mi, żeby mi dała hasło, żeby mi udostępniła główny komputer, przy którym siedziała, bo chciałbym odsłuchać rozmowę, to była normalna taktyka, odsłuchać normalną rozmowę, żeby znać te, no wszystkie, jakie kwoty podał, jaki numer banku, żeby ponowić przelew i ona na przykład udzielała mi, Dostępu, jak podpisałem pismo, że na przykład coś tam źle w pracy robi i tak dalej, potem, jak już sprawa się rypła u dyrektorki, to dyrektorka powiedziała: Panie, Marko, ale dlaczego pan te pisma podpisywał? Co panu odbiło? Ja mówię: No, pani dyrektor, no, wychodziłem na przykład, były takie sytuacje do domu, zatrzymywała mnie przez godzinę, no ja w końcu pękałem tak, no, co miałem zrobić. No to nam i dlaczego pan do mnie nie przyszedł? A no, dlatego, że ona mówiła, że pani dyrektor jest na nas wściekła, że my źle pracujemy. Zobaczcie, tak każdy manipulant robi, że osoba, do której możesz pójść i zwrócić się o pomoc, to tworzy w was wrażenie, że ta osoba was nienawidzi. To po prostu teraz, jak na dłoni, to widzę, oczywiście, e, dochodziło do awantur, w którymś momencie moja mama w banku pracowała. Pomówiła moją matkę, że ja jakieś pensje znałem, w ogóle nie wiedziałem o co chodzi. Ja powiedziałem: Dobra, Edyta, mówię, wystarczy, dość, dość tego. Już po prostu nerwowo nie dałem rady. Wyobraźcie sobie, że poszedłem do dyrektorki, dyrektorki nie było. Następnego dnia miałem zmianę w sobotę. Przylazła z mężem, zaczęli mnie grozić. Ten mąż zaczął mi mówić, że jego chłopaki gdzieś tam z okolicy tego właśnie legionów, pruszków mnie dojadą. No po prostu cyrk. I wtedy pierwszy błąd zrobiłem, że nie wyzwałem policji, to był, pamiętajcie, że w takich akcjach natychmiast wzywacie policję, zresztą to mój znajomy ochroniarz, bardzo sympatyczny człowiek mi powiedział, że to był właśnie błąd, bo gdyby była policja, zrobiliby jej sprawę natychmiast out z pracy, ja też out z pracy, ale dostałbym jakieś prawdopodobnie spore odszkodowanie, A tak no wyszło jak wyszło. No, i tak to jest. I po prostu kobieta w zespole, słuchajcie, co tam się działo. Te dziewczyny ze wsi z dziewczynami z Warszawy, tam była taka nienawiść. Słuchajcie, jakość pracy, bo my obsługiwaliśmy klientów, spadła drastycznie. Dlatego, że każdy się bał kogoś zapytać, tak? Wchodziły nowe oprocentowania, jakieś informacje, wszyscy byli ze sobą skłóceni, każdy na siebie gadał. I po prostu ta pani tak to właśnie wszystko ogarnęła. No, oczywiście każdy się do niej podlizywał, no bo no każdy nie chciał być tą stroną gorszą, oprócz mnie, no bo ja wyssałem z mlekiem mamy, po prostu, żeby być zawsze tym czarnołowcą w danym składzie. No i tak się to skończyło. Ale o czym ja chciałem Państwu powiedzieć? O tym, że, no właśnie po tym, już się właśnie w pracy, bo to przyjeżdżałem do pracy, no byłem coraz bardziej zestresowany, wtedy się zaczynała właśnie ta choroba. To było po prostu. To było coś, to był po prostu mobbing. E, powiem Państwu, że dziewczyna, z którą pracowałem, to, to była w takiej dziewczyna ze wsi była, do której nie chcę mówić dlaczego, no nie chciała wrócić do niej, tak, czy to wstyd, czy coś. E, pensje były takie raczej niskie. E, wynajmowały tam z dziewczynami jakieś mieszkanie, to ona miała w ogóle myśli samobójcze po tej pracy, tak, także zobaczcie, z fajnego zespołu, który się dowiadywał, który był bardzo serdeczny, Ludzie odburkiwali tym klientom, były konflikty, no po prostu zrobił się syf. I zobaczcie, jak to jest. Ostry, charakterny gość. Zrobisz coś źle, pierdoli. Zrobisz coś dobrze, jesteś dobrze traktowany, jest premia, jest wszystko cacy, można było sobie z, z kierownikiem pogadać, naprawdę wszystko super było. Czyli były proste zasady, spierdolisz, to dostajesz, opierdol, on się tam nie patyczkował, ale nikt mu tego nie miał za złe. No bo co mam mieć za złe? To są proste zasady, on jest moim przełożonym, ja jestem jego pracownikiem, ja mam się go w ramach obowiązków zawodowych słuchać i dla mnie to nie, był, nie było nigdy żadnym problemem, tak? Natomiast kiedy przychodzi kobita i zaczyna wszystkich dzielić, judzić na siebie, robić różne krzywe akcje, no to po prostu klienci banku no byli masakrowani, tak? No, to się wszystko odbijało na obsłudze banku, potem na obsłudze klienta. Potem wyciągi zepsuła się maszyna w dużym banku. Do wyciągów musieliśmy te wyciągi nocami siedzieć, robić, zaklejać koperty. No i teraz zobaczcie, szanowni państwo, to jest rzecz, o której czasami wam powtarzam. Jeśli chodzi o wyciągi, to w całym zespole, oczywiście, dwóch panów, czyli ja i mój kolega, bardzo sympatyczny chłopak, słuchajcie, nie z Warszawy. Powiem Wam, że ja, jeśli chodzi o takie gadanie, bo jestem rodowitym Warszawakiem, że coś tam wieśniury, czy coś tak jak pan Sekuła wyśmiewa ludzi, że są ze wsi, czy coś, ja Państwu powiem tak szczerze, że ja w życiu swoim najwięcej chyba dobra w tym, w tym czasie, kiedy zacząłem bardzo chorować i byłem w skrajnej biedzie, nie miałem co jeść, i, i po prostu ta choroba tak atakowała, i w momencie, kiedy oczywiście Sławek. Dojeżdżał je dniem i nocą. No bo usłys... znaczy, przeczytał, że mam prawdopodobnie nowotwór, więc no, chciał mnie już załamać ostatecznie. Ciekawe, ile tak osób załamał, ile osób nie wytrzymało, i się po prostu czy powiesiło, czy gdzieś skoczyło z okna. Uwierzcie mi, że to jest naprawdę do wytrzymania ciężkie, a ja mam naprawdę dosyć mocny charakter, więc naprawdę niedużo rzeczy jest mi w stanie tak złamać, a to już prawie, prawie się złamałem wtedy. I powiem Państwu jedną rzecz, że tak naprawdę w życiu mi najbardziej pomogli ludzie z małych miast, emigranci, ludzie, którzy zostawiali swoje rodziny, swoje państwo, swoich przyjaciół, znajomych, żeby szukać lepszego życia. Ja sobie kiedyś powiedziałem, że będę do tych osób lojalny do końca swojego życia, bo trzeba pamiętać ludzi, którzy nam pomogli w biedzie, i ja, ja pamiętam. Oczywiście też znam ludzi z Warszawy, którzy są mi bardzo życzliwi, natomiast nigdy sobie nie pozwolę na brak szacunku do ludzi nawet z małych miasteczek, no przecież słuchajcie sam jestem w małym miasteczku, tu też są wrażliwi, porządni ludzie a że czasem mają jakąś gwarę inną czy coś jakie to ma znaczenie, to jest tylko software tak się nauczył tego języka i tyle dlatego naprawdę jakieś dzielenie ludzi że tu z wioch i jeszcze słoik, czy coś to jest obrzydliwe jako rodowity warszałek mogę wam powiedzieć, że poznałem Rodowitych Warszawiaków, takie kanalie, że to się w głowie nie mieści to jest jedna sprawa. Czyli mówienie, że wszystkie słoiki są złe, jest po prostu głupotą, bo ja też byłem kiedyś, pojechałem do Anglii zarabiać pieniądze. Ja też się tam tułałem po różnych pracach. Ludzie mnie dobrze przyjmowali. Przyjeżdża jakiś wrażliwy chłopak, czy do Warszawy, czy coś z pod Lublina, z jakiejś wsi, czy z czegoś no może nie jest jakiś za bardzo okrzesany czy coś, ale jakie to ma znaczenie przecież to się liczy, czy człowiek ma e, jakąś taką, no czy jest dobry z serducha, tak, czy jest pozytywny, tak, czy się nie przypierdala, nie, nie dokucza ludziom, e, to, się, to się liczy, a to, że coś tam jakiś ktoś ma przy stole nie umieścić, no jakieś takie głupoty, to jest wszystko kwestia do nauczenia. Ja na przykład Państwu się szczerze przyznam, raczej wstydu nie mam, tak, jestem pisarzem, mam 14 książek, e, wstydu nie ma, ja na przykład słabo sobie radzę z jedzeniem nożem i widelcem. Czy to znaczy, że jestem złym człowiekiem? Czy to znaczy, że jestem prostakiem? Nie, po prostu całe życie jestem w zamkniętych pomieszczeniach ze względu na chorobę. Rzadko kiedy jem przy ludziach, więc wygodniejsze jest dla mnie trzymanie widelca w prawej dłoni i sobie po prostu dzielę, czy jakiś jest kotlet, czy jakiś jest naleśnik i sobie to po prostu jem. Natomiast jak jestem przy ludziach, no w sumie umiem, nauczyłem się tego, no to wiadomo, w lewą dłoń widelec, w prawą nóż, no i nauczyłem się to robić. Natomiast tak najwygodniej, no to się czuję wtedy, kiedy mam po prostu w prawej dłoni widelec tylko, nie potrzebuję noża, bo sobie naciskam tym widelcem i sobie coś tam pokawałkuję. Także mówię, to nie świadczy o człowieku, to są tylko pewne rzeczy do nauczenia, ja się tego wcale nie wstydzę, oczywiście umiem, umiem jeść, umiem jeść z klasą, tak. Ale tak normalnie, no to można powiedzieć, że im jak prostak, bo im tylko prawą, w prawej dłoni trzymając widelec. Także, szanowni Państwo, ja sobie to zapamiętałem bardzo mocno, że sobie powtarzam często, pamiętaj, kto Ci podał rękę, jak, jak, jak żeś był na dole w gównie. I to nie tylko w przenośni, ale i dosłownie. Pamiętaj, komu zawdzięczasz dużo i ja sobie pamiętam te rzeczy, dlatego Dlatego będę bronił ludzi ze wsi, z małych miasteczek, z dużych miasteczek i z innych miast. Jestem fanem oceniania ludzi po charakterze. Natomiast jeśli chodzi o narodowość, no to też trzeba sobie powiedzieć o, pewnych, o pewnym softwareze, który jest no, bardzo mocny. Tak? Więc to się nie przekłada to, co Państwu teraz powiedziałem, na inne nacje, ale to nie, nie czas i miejsce na tę audycję. I muszę wam powiedzieć, że yy, wracając do tematu, bo troszeczkę odbiegłem, yy, dlaczego państwo mówię właśnie o tym? No dlatego, że do mnie piszą ludzie często. Właśnie tak mi teraz to przyszło na myśl, czy tem opowieść kolejnego człowieka. Musicie państwo wiedzieć, że to co forum. Forum bracia Sam ogólnie jest nazywane u ludzi, którzy siedzą w temacie, czyli są tam psychologami, psychiatrami, psychoterapeutami. Te forum jest terapeutyczne. To jest forum terapeutyczne, dlatego że przychodzą ludzie i opowiadają o swoich problemach, o swoim doświadczeniach, dzielą się swoimi przeżyciami, mają możliwość wyrzucenia z siebie negatywnych emocji, ale przede wszystkim. Funkcja forum jest niesamowita. Wiecie, co jest tak naprawdę najważniejsze? I ludzie mi to piszą, właśnie sobie teraz z tego zdałem sprawę. Ludzie, na przykład, oczywiście nie będę Państwu cytował dokładnie, tylko tak, no teraz tak wymyślę na szybko, że Marek, dopiero jak przeczytałem po kilku dniach to, co na forum napisałem, to dostałem oświecenia, tak? No oczywiście to słowo nie pada, tak? No, zrozumiałem o co chodzi, nagle mi błysnęło w głowie, no to są takie słowa. Ja rozumiem, żeby to się zdarzyło raz 10 razy, 20 razy, ale to się zdarzyło dużo częściej razy. Dzisiaj czytałem opowieść o człowieku, o mężczyźnie, póki co jeszcze mężczyzna jest nazywany człowiekiem, no ale to wraz z rozwojem LGBT, feminizmu i lewactwa to coraz będzie to trzeba bardziej podważać. Może niedługo mężczyznę zakwalifikują do małp, a człowiekiem będzie tylko kobieta. No więc wyobraźcie sobie, że gościu napisał o tym, jak to żona go tam chyba czasem bije, z tego co pamiętam. Ale bezustannie na niego krzyczy. Nie no, z biciem to chyba to nie była ta akcja, to z biciem było coś innego. Zaraz zobaczę. E, dobrze, już widzę, to w tym przypadku nie był bity, albo nie napisał. W innym był, inny, inny brat był bity. Natomiast pan opisuje sytuację, że no, żona go wyzywa bezustannie, klnie przy dziecku. Pali papierosy, których on nienawidzi, tak? No, ja paliłem kilkanaście lat, teraz nie palę. Jakoś na dworzu to mi zapach papierosa, jeśli jest dobrej marki, papieros nie przeszkadza, ale jakieś takie skręty czy coś to jest masakra. Nienawidzę tego smrodu teraz. Zresztą wcześniej też go nienawidziłem, no ale byłem uzależniony od papierosów. No i powiem Państwu, że no, mężczyzna jest cały czas wyzywany, wyzywany E, no, cały czas, nieudacznik, debil, nienormalny, tak, dziecko to widzi. No i chłop chce odejść, i co jest oczywiste, bardzo się tego odejścia e, boi. I tutaj widzicie, tu jest pierwsza funkcja forum, że ktoś może przyjść i może anonimowo napisać prywatnie, co czuję, bo tak by się bał powiedzieć. No na przykład ludzie mi się nie boją powiedzieć. No często jest taka sytuacja, że teraz już nie pracuję z ludźmi, bo naprawdę mam tak mało czasu. Zresztą codziennie tyle godzin rozmawiam, ciągle telefon i Skype praktycznie, ale często na przykład mężczyźni potrafią mi się popłakać przez Skype'a i, i ja mówię, spoko, to jest normalne, no chcesz się popłakać i jest ci łga? jasne stary, po prostu sobie popłacz i to jest jak najbardziej super, ja się, powiem Państwu szczerze, ja się nawet cieszę czasami jak ktoś się popłacze, bo po prostu jest lżej. Jest leżej, a takie głupoty typu mężczyźni nie płaczą sobie można do skarpet włożyć. Oczywiście, mężczyzna nie powinien płakać przy ludziach, ale ten zawór bezpieczeństwa nie powinien być na stałe zamknięty. On powinien od czasu do czasu w pozytywnych warunkach, przy mnie, przy terapeucie, w ciszy, tak? Niektórzy mężczyźni, tak jak radziłem, sobie pod kołdrę wchodzą, tak? Niektórzy mężczyźni robią tak, że się doprowadzają do płaczu, na przykład kąpiąc się, na przykład mieszkają ze współ. Lokatorami. O, właśnie sobie przypomnę, bo taka akcja. no Nie dokończyłem Państwu. Przyjeżdża chłopak z mojej wsi. Warszawa, wielkie miasto, czy Gdańsk, czy Kraków, czy nawet Lublin, tak? no, Wrocław. I on jest tym oszołomiony. Mieszka gdzieś tam z jakimiś ludźmi, i tu wychodzi mu ktoś, kto mieszka w tym danym mieście od, od początku i go nienawidzi, bo, bo tamten jest z mojej wsi. To jest. To jest szaleństwo. Ja Państwu powiem, że ja bym biczował tych wszystkich, co tak wyzywają, tych spod Lublina, spod, spod Kielc i tak dalej, dlatego że my wszyscy jesteśmy Polakami. I ja się zastanawiam, kiedy do kur wynędzy wprowadzą tablice rejestracyjne, że nie będzie widać, kto jest z jakiego miasta, bo to jest często przyczyną agresji. Ja Państwu powiem, że ja szczerze, to ja sam, gdy najczęściej, gdy jeżdżę z Warszawy tutaj na Podkarpacie, albo z Podkarpacia do Warszawy, no to zauważyłem, aż sam zacząłem jakoś sobie takie statystyki plus minus robić w głowie, że jak widzę z kogoś z rejestracją lubelską, no to najczęściej jest to osoba, która nie podziękuje mi, jak ustąpi miejsca. Tak staram się na drodze zawsze pomagać ludziom, być życzliwym. Jak ktoś wyprzedza, no to zjeżdżam na bok, jakie jest miejsce, tak, żeby, żeby sobie mógł wygodniej i bezpiecznie przede wszystkim wyprzedzić, bo jakby przeze mnie, przez moje hamstwo. Ktoś poszedł na czołówkę, to przecież ja, znając po prostu mój układ nerwowy, no to bym się po prostu powiesił i tyle nie dałbym rady żyć z tym. Tak mi się wydaje, może by się uruchomiły jakieś mechanizmy, żebym żył, ale co to byłoby za życie? Dlatego powiem Państwu, że to powinno być koniec z tym, powinny być tablice rejestracyjne na całe życie, bez żadnego wskazywania miasta i tak jak jest na przykład w Anglii, no ale po co coś się ułatwiać, po co zrobić, żeby coś było proste i łatwe, chodzi człowiek jak debil z tymi tablicami sobie załatwia, no to po prostu krytynis, jedna tablica na całe życie do danego pojazdu i to wszystko funkcjonuje, wysyła się w Anglii jakoś dokumenty pocztą, przychodzi dowód rejestracyjny, no, no wszystko jest proste, wszystko jest uproszczone, miło, grzecznie, a w Polsce latanina. Kurde, ile ja musiałem się nalatać jak motocyk, rejestrowałem i tak dalej. To wszystko się powinno w Polsce przez internet robić. Powinno zająć wszystko maksymalnie pół godziny przy komputerze, przy kawce. Także, szanowni Państwo, taki chłopak przyjeżdża i ktoś go nienawidzi, bo on się urodził w danym mieście. A za co ja? A w czym ja jestem lepszy? Po prostu moja mama mnie urodziła w Warszawie. Ale gdyby moja mama, nie wiem, z tatą gdzieś pojechali, nie wiem, pod lubelską wieś, czy pod jakąś kielecką wieś, no to by mnie urodzili tam. No to co? No to teraz ktoś, jakaś kanalia z Warszawy, by mówiła, że jestem śmieciem, bo się urodziłem w innym miejscu? Przecież ja za to nie odpowiadam. Ja jestem zdania, że y, trzeba segregować ludzi, ale według ich, y, według ich czynów, y, według ich uczynków, według tego, jak są ludźmi, czy są życzliwi. Czy w otoczeniu starają się wspierać ludzi, czy z nimi jest jakoś łatwiej żyć? Nie mówię, że weselej, bo nie wszyscy dobrzy ludzie potrafią być weseli. Niekiedy ludzie się nie potrafią otworzyć, tak? są zamknięci w sobie, boją się, więc różnie to bywa. Tak więc jest to po prostu skurwysyństwo, że przyjeżdża ktoś z mojego miasteczka i go ktoś nim gardzi, bo, bo on się urodził w innym miejscu. No to jest wielkie nieporozumienie. Ale wracając do tematu, tak jak Państwo powiedziałem o tym Pałacu Kultury i Nauki, prezencie towarzysza Wissarionowicza Stalina, Ojca Narodów, tak, Ojca Narodów, umiłowanego Ojca Narodów, wielkiego językoznawcy, Generalissimusa, słońca ludzkości, jak go tutaj nazywali nawet nasza nobliska, pani Wisława Szymborska opiewała kata, a kiedy ludzie, którzy walczyli o wolność naszą, Czyli tak, jedni walczyli o wolność, byli katowani, mieli wydobywane oczy, wyrywane pazury, e, rozwalane odbytnice, no bo tak to trzeba nazwać, wsadzano różne rzeczy w pupę, żeby zadać maksymalny ból, potem rozstrzeliwano, zabijano, torturowano, a zawsze bito, a drudzy pisali wiersze o towarzyszu Stalinie, jak pani Wisława Szymborska i wyszła mi kiedyś jakaś kobita i mówi, że ja powinienem ją szanować, a za co? Bo co, bo ładne wierszyki pisała? Dla mnie jest ważniejsze to, kto jest jakim człowiekiem, a nie to, że wierszyki ładne pisa pisze. Jak ja mogę czytać jej wiersze, jak wiem, że ona opiewała kata, a, a ludzie, którzy służyli temu katowi, torturowali Polaków prawdziwych. Naprawdę odważnych, fajnych chłopaków, którzy chcieli mieć swoje własne państwa, a nie być pod okupacją ruskich. Znaczy, jak, jakich to ruskich przez to komunizm okupował, najbardziej do w dupę właśnie Rosjanom. Ja naprawdę powiem Państwu szczerze. Że tak instynktownie, instynktownie lgnę do Rosjan, może się mylę. I to nie o to chodzi, że jestem komunistą. Wiecie, że nie jestem. To, to był idiotyczny system, stworzony przez wiadomo, jaką nację. Natomiast e, ja i to nie są moje słowa stworzone przez jakąś nację, tylko to są słowa Putina. Więc bardzo proszę pozywać Pana Putina, a nie mnie. E, chociaż mnie będzie łatwiej pozwać, no nie ukrywajmy, tak? <laughs> A jakby tak ktoś podniósł rękę na Władimira, no to różnie, tak? Rodzina by mu w wypadkach zaczęła ginąć, tak? Nagle by zachorowała na jakąś rzadką chorobę, no jakieś pobicie przez nieznanych sprawców, więc wiadomo, lepiej, lepiej uderzyć tego, kogo można, bo są to tacy, których nie można i są tacy, których można. I na tym polega system prawa, potężne Prawo polega na tym, że się uderza tych, których nie można uderzyć, a chroni się tych słabych, a u nas to działa na odwrót. Chroni się potężnych i mocnych, a jak można dojebać komuś słabemu i biednemu, kogo nie stać na dobrego adwokata i tak dalej, to się to robi. To są straszne czasy. Te, te, te obalenie, rzekomo obalenie komunizmu przez papieża i Wałęsę, to powiem państwu, to nasze wnuki, znaczy wasze, bo ja raczej nie zamierzam mieć potomstwa, Wasze wnuki będą z przerażeniem czytały o tych strasznych czasach, jak można było do tego dopuścić. No i tyle, no. Wałęsa załatwił dla komunistów wspaniałe życie naszym kosztem, a papież załatwił fenomenalną umowę z, między państwem polskim, czyli naszymi podatkami, a państwem watykańskim, tak? Czyli w obu przypadkach my, zwykli ludzie, dostaliśmy, zostaliśmy okradzeni, zostały nam zabrane gigantyczne pieniądze, no i zadłużono nas, nie wiadomo na co, Gigantyczne pieniądze jesteśmy winni. Ja to zawsze powtarzam. Pesymiści mówią, że przez kilkanaście pokoleń, jak zaciśniemy pasa, to spłacimy te długi, które wzięła ta ekipa po, po rzekomym upadku komunizmu. To nie był żaden upadek komunizmu, to było kontrolowane przekształcenie, transformacja. To jest tak jak wąż zrzuca skórę. To nie jest nowa istota, to jest ten sam wąż, tylko z nową skórą. Nadal to jest jakiś jadowity wąż. I tyle, no i tak nas załatwili. Tak nas pięknie załatwili. A pesymiści mówią, że nigdy tego nie spłacimy, tylko będziemy po wieki spłacali odsetki, które będą coraz to rosły i będą sięgały gigantycznych sum, aż przyjdzie w kiedyś moment, że same odsetki będą więcej wynosiły niż wszystko, co my mamy łącznie z polską ziemią, będzie trzeba państwu oddać. Przypominam państwu, że jak się czyta historię, to. To w Anglii Żydów wypędzono na 100 lat, ponieważ ciągle na 100 lat wypędzono z Anglii Żydów, ponieważ udzielali głównie lichwiarskich kredytów władcom. Były prowokowane wojny między nimi, i się okazało, że wszystko co jest już było wykupione. No to co władcy zrobili, zamiast oddać większość majątków, no to po prostu zrobili rzeź, tak. No i to ta, tak ta, ta od faraona się to powtarza cały czas. Także. Tak, oczywiście to jest bardzo złe. Ja to potępiam, antysemityzm potępiam z całej mocy. Powinniśmy jak najbardziej Żydom wszystko oddać, to co chcą, bo to trzeba tak robić. Także już niedługo 300 miliardów, a ponieważ nie mamy 300 miliardów, czyli Niemcy nam zniszczyli państwo, zniszczyli żydowską własność, i my teraz Żydom zapłacimy z polskich pieniędzy. Nie, to nie, nie, kurwa, no nawet. Nie, ja dobra, dosyć, zmieniam temat, bo, bo to jest po prostu. To naprawdę, Orwell, jakby żył w tych czasach, to nie wiem, czy on by cyjanku nie wziął. To, to nawet Orwella by przerosło to, co się w Polsce dzieje. Niemcy nas zniszczyli, a my Żydom będziemy spłacać, że Niemcy nas zniszczyli. Polacy, jako jedyni, najwięcej na świecie ratowali Żydów. Żydzi nas opluwają teraz na świecie. To, to jest po prostu cyrk to, co się dzieje. Ale mam dla Państwa dobrą wiadomość, że Niemcy będą spłacać odszkodowania Rosjanom za Leningrad. Ale ani słowa o odszkodowaniach dla Polaków, także. Polacy, nic się nie stało. Zresztą o tym nagram osobną audycję, ale wracając do tematu. Pisze taki człowiek o tym, że jest żyje w związku, w którym się źle czuje. Ma depresję, nie wytrzymuje, wylewa się z niego żal, kłótnie cały czas, dzieciak rośnie wariat, bo cały czas się napierdala ten ojciec z matką, słownie, na razie, na razie. Później może to przejść w rękoczyny. No, i powiem Państwu, że ten człowiek to pisze, i zastanawia się, czy odejść, czy nie, jak to zrobić. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że wyjście ze strefy komfortu jest dla prawie każdego człowieka czymś strasznym. Ale niestety, w życiu są czasami decyzje, które bezwzględnie trzeba podjąć. Tą decyzją, jeśli jesteś szmacony i tracisz swoje najlepsze lata życia na awantury, jest po prostu odejście. No to wtedy mężczyźni mi tłumaczą, że oni są dla dziecka. Ty nie jesteś dla dziecka, powiedz sobie wprost, jesteś dla swojej strefy komfortu. Jesteś dla swojej strefy komfortu, dlatego że dla dziecka jest 100 razy lepiej, jak dziecko nawet będzie z tą matką, która nadaje na ojca, niż żeby dziecko było bezustannie świadkami niekończących się awantur. To jest bardzo proste do zrozumienia. Z dziecka w takiej sytuacji rośnie no, po prostu wariat. Dzieciak, który wyrasta w awanturach w kłótniach, to jest wariat. I to robi własnemu dziecku ojciec, który rzekomo dla dobra dziecka zostaje z żoną, z którą się nienawidzą. Nieważne czy ja wina. Są kłótnie i tworzy się patologia dla dziecka. Jest, są pieniądze, jest jedzenie, są buty, jest szkoła, są zajęcia poza pozalekcyjne opłacone, ale rodzice się kłócą i dziecko wyrasta w patologii. A potem zdziwienie, że dzieciak sobie daje w żyłę, bo wtedy może przez chwilę nie czuć tego chaosu w głowie, który mu rodzice zgotowali. To rodzice ci synku zgotowali taki los. Mamusia nie podejmie takiej decyzji, tatuś powinien podjąć męską decyzję, ale tatuś po prostu, powiedzmy to wprost, stchórzył. Bał się wyjść ze strefy komfortu, bał się zacząć życia na nowo, ale niestety, no, jak się jest ojcem, trzeba podejmować często bardzo drastyczne decyzje, i to jest właśnie jedna z nich. Moim zdaniem, w takich sytuacjach nie ma tłumaczenia, że to jest dla dobra dziecka. Dla dobra dziecka trzeba odejść. Może wtedy, gdy kobieta po paru miesiącach zobaczy, jak wygląda życie bez chłopa, może wtedy się to jakoś. można spróbować do siebie wrócić. Czemu nie? Tylko, że tych szans nie może być dużo, jak wracasz i się znowu zaczyna. Najczęściej, niestety, wiem z doświadczenia, że pracując z ludźmi po takich powrotach, niestety wracało to, co było. Ale można spróbować wrócić po jakimś czasie, rozmawiać, pójść na jakąś terapię. Czemu nie? Ja jestem zdania, że. Jeśli jest jakaś chociażby iskierka nadziei, żeby uratować rodzinę, to trzeba się tej szansy schwycić. Chwycić, nie schwycić. E, także, szanowni państwo, dlaczego mówiłem o tym pałacu kultury? Dlatego, że człowiek, który, mężczyzna, a także kobiety, które przecież piszą, jest dział dla pań, rozdzieliłem przecież te fora. E, taki mężczyzna, który napisze, i on nagle patrzy na to, co pisze, i nagle, jak patrzysz, to tak nagle, jakby się Nagle coś się w człowieku dzieje. Nie mówię, że we wszystkich, bo tego nie mam prawa wiedzieć, bo niby skąd, ale w człowieku jest coś takiego jak przebudzenie. I człowiek czyta to, co pisze, i nagle się łapie za głowę. Kurwa, jak ja mogłem to w ogóle znieść? Jak ja mogłem to przetrwać? Boże, co się w moim życiu dzieje? I wtedy narasta gniew, narastają negatywne emocje, i powstaje motywacja, żeby coś z tą złą sytuacją zrobić. W tej sytuacji jest tylko jedno wyjście: odejść od tej rodziny płacić na dziecko jak najbardziej, ale pamiętajcie, że nigdy do ręki nie dajecie żonie pieniędzy. Nigdy. Tylko i wyłącznie przelew albo dokumentujecie to, na przykład nagrywacie przekazywanie pieniędzy, ale to też jest do obalenia w sądzie, bo żona może powiedzieć, że ty nagrałeś, a potem przyszedłeś i zabrałeś te pieniądze i ci zwróciła i ty nie, nie masz jak tego udowodnić. Natomiast jeśli będziesz przelewał pieniądze na konto bankowe przelewem, no to będziesz miał papier, że to robiłeś. I to się w sądzie bardzo liczy. A są tacy mężczyźni, ostatnio była ta sprawa z tym panem, którego konkubina, narkomanka tak oddała patologicznym pradziadkom córkę, córeczkę małą, dwuletnią. Sprawa się dwa lata toczy. No to chłop im przychodził, dawał tej kobicie narkomance i Badbojowi dawał po 500 zł, jak przychodził, ale nie brał na to dokumentu, więc w sądzie się nie liczy. Dawał im pieniądze na narkotyki, a teraz wyszło, że w sądzie wyszło, że on nie dawał pieniędzy. No widzicie, no ten pan nie wiedział. Nie wiedział, bo słuchał się, bo słuchał się różnych nieczystych, intencjonalnie osób, które mu mówiły: Nie słuchaj kotańskiego, to jest paranoja, trzeba ufać i tak dalej. No to nie przypilnował tych spraw, i potem się okazało, że te pieniądze są włożone w dupę. No tak naprawdę, za te tysiące złotych mógłby wziąć dobrego adwokata, za te pieniądze mógłby bardzo dobry sprzęt nagrywający, kamery kupić, mógłby zupełnie inaczej tę sprawę poprowadzić, ale przewalił swoje pieniądze, ponieważ nie miał wiedzy. Nie miał wiedzy, dlatego właśnie z czego się utrzymuje, sprzedaje napisany z panem Rotholcem na przykład w sklepie poradnik rozwodowy. Ludzie mówią, drogo, 200 zł. No tak. No to pomyśl, ile kosztuje pierwsza wizyta, jak masz problemy małżeńskie adwokata i szybciutko zrozumiesz, jak to wygląda. Że to wcale nie jest drogo. Pierwsza wizyta 100-150 zł, zależy jaki adwokat, bo przecież jak pójdziesz do renomowanego mecenasa, to i możesz kilkaset zł zapłacić. Nie ma w praktycznie górnej granicy. A tu masz za 200 zł od A do Z opisane wszystko, co masz zrobić. 200 zł. Niby dużo. A jednocześnie, jak to porównasz z tym, co się dzieje, to są po prostu śmieszne pieniądze i gdyby ten pan przeczytał poradnik rozwodowy to by nigdy tego nie zrobił, oszczędziłby gigantyczne pieniądze i prawdopodobnie miałby już tą córkę u siebie. Szanowni państwo, nie obrażajcie się na tą reklamę, ale wiecie, że ja forum otrzymuję i wszystko nie tylko z darowizn, za co serdecznie wszystkim dziękuję. Na forum każdy kto da darowiznę podnikiem ma wpisane ile pieniążków dał. Oczywiście od tego podatki płacę i tak dalej. Ale tak naprawdę utrzymuję to wszystko dla tych osób, co nie mają pieniążków, żeby mieli taką grupę terapeutyczną. Nie ma grup darmowych terapeutycznych. Nie ma za darmo. Albo płacisz spore pieniądze, albo masz z nfz -u. a tutaj jest za darmo. No jest za darmo, jest bez reklam, bo ja ze sprzedaży książek, ze sprzedaży swoich produktów to utrzymuję. Dlatego nie, nie miejcie mi za zło, że czasem coś wtrącę o swoich książkach, o swoim sklepie. Tak zawsze link jest na dole, bo ja się po prostu z tego. Utrzymuje. Dlatego właśnie, no, hejterzy, oprócz tego, że kradną te książki, tak, to jeszcze to, to oczerniają w sieci, ale dobra, już dzisiaj sobie dajmy z nimi spokój. Ehm, dlaczego tak bardzo nas nienawidzą? A no, dlatego, że drapieżnik, gdy już zobaczy, że już na tobie nie zarobi, no to już jesteś dla tego drapieżnika stracone, co on robi. Mści się po prostu, wyzywając się, nazywając się w brzydki sposób. No to jest po prostu takie kopnięcie już. Nie zarobię na nim, no to go jeszcze upodę. Tak jak ten złodziej zostawia w stacyjce em, śrubokręt albo gaśnicą. Robi, Robią różne rzeczy, potrafią dźgnąć tym śrubokrętem na przykład w szybę, tak? Szyba, no raz to zrobisz. No ja bym na przykład nie mógł jeździć z taką kulką na szybie. Zresztą to jest niebezpieczne, bo to w razie wypadku ta, ta szyba się szybko... Zniszczy. No trzeba taką szybę wymienić, to no, zobaczcie, jakie to są koszty. A jeszcze jakie jest w szybie ogrzewanie, na przykład przedniej. Ja na przykład w rolecie miałem przednią szybę ogrzewaną. tą cyrki później z tą szybą były, bo ukradli panowie czujnik deszczu. Musiałem, a wyszło jak zwykle. Jak człowiek czegoś nie sprawdzi, nie dopilnuje, no to fachowcy go wyciulają na pieniądze. Ja niestety też wtopiłem duże pieniądze, nie sprawdziłem moja wina, ale to jeszcze będzie czas, żeby o tym mówić. Trzeba po prostu uważać, jak się bierze kogoś do jakiejś roboty, trzeba dokładnie sprawdzić, jakie są ceny. A tak wyjęli szybę, skąd miałem wiedzę że, mieć wiedzę, że przy szybie jest malutki czujnik deszczu, tak? Zabrali szybę ze sobą, czujnik deszczu był warty więcej niż ta szyba ich robota. Musiałem, nie wiem, 150 czy 200 zł na złomie ten czujnik musiałem kupić, potem go podłączenie, no, no cyrki z tym były. A oni po prostu tym handlują, nie powiedzieli mi. No, zachowali się nieuczciwie, ale ja szczerze mówiąc już nie pamiętam, jaka to firma była, bo to chyba było 3 lata temu, więc. Zresztą, jakbym pamiętał, to i tak już minęły gwarancje i tak dalej. Także, szanowni Państwo, jak już drapieżnik widzi, że z ciebie nie może ściągnąć, to, to ciebie atakuje. I teraz drapieżniki widzą, że na przykład przychodzi ktoś i opisuje swoją sytuację, a pamiętajcie, że u nas przychodzą mężczyźni, którzy. Nie tylko opisują sytuację z kobietami, to jest główna, główny powód. Ale przychodzą też mężczyźni, którzy mówią, że mają spinę z kolegą, tak? Że jakiś tam teścio, tak? Czy szwagier tam, kuzyn, piąte, 60 chce jakieś od nich pieniądze pożyczyć, tak? Czy prosi o jakieś podżyrowanie kredytu? No jest cała masa takich życiowych spraw. Kiedyś pamiętam, żeśmy gościa przekonali, bo on tam jakiś tam warsztat chciał robić, tam ktoś chciał z nim wyjść w kontakt biznesowy, oczywiście mamy w ekipie ludzi, którzy siedzą w biznesie i no, po prostu wytłumaczyliśmy mu, a to już był chyba początki forum, żeby tego nie robił, potem się na nim ścili, no takich historii jest sporo i powiem Państwu, że drapieżnik, gdy widzi, że ktoś przychodzi na forum i zaczyna nawet opisywać swój problem, to słuchajcie, mija parę dni, ten człowiek przychodzi z problemem. Patrzy na to, co napisał, mówi, kurwa mać, jak ja mogłem w tym żyć? Następuje coś ala takiego, wiecie o co chodzi, człowiek patrzy z góry na swój problem i nagle ma jakby inny kąt widzenia. I nagle człowiek mówi, kurde, co jest grane, nie? Tak samo na przykład, jak ktoś opisuje właśnie, że no, kobieta się znęca nad nim kilka lat i on nagle mówi, kurwa, jak ja mogłem żyć po tym, co napisał? I teraz pytanie: dlaczego nas nienawidzą? Dlatego, że każdy drapieżnik, każdy drapieżnik, który żyje z oszukiwania ludzi, z oszukiwania ludzi, z życia na ludziach, żerowania na ludziach, to taki człowiek widzi miejsce, które potencjalnie mu zagraża. I pytacie, jaki sens ma atakować, jak, jak ja, jako szef tego, właściciel forum. Jakby no, nie zadbałem o to, żeby jego ofiary od niego uciekły. Nic mu nie zrobiłem. Dlaczego atakuje? A dlaczego ten gościu, który mógł milczeć, zadał sobie siłę, żeby wysiłek, żeby spierdalać, żeby upokorzyć moją matkę i mnie. Po co to było? Jaki był w tym sens? No widzicie, tak reaguje ludzka szmata, drapieżnik ludzki. Że jak widzi, że jest ktoś, kto może mu podebrać potencjalnie ofiarę, na której żeruje, czy to zabiera jej czas, czy energię, czy pieniądze, to robi z nienawiścią, zostawia bluzk. I właśnie dlatego nas atakują nie tylko kobiety. Nie tylko kobiety. Mężczyźni, pasożyty, drapieżniki wszelkiej maści, małe, duże. No, duże to nie, duże to są w zupełnie innej lidze. Ale atakują dlatego, że my jesteśmy ludźmi, który, którzy umożliwiamy. E, przepraszam, szanowni państwo, musiałem, musiałem coś tutaj ogarnąć. Muszę. Kurczę, tak mi coś zaczyna brzuch boleć. Nie wiem, czy to ta grypa mnie nie łapie, jakaś żołądkowa, A muszę jeszcze poleki, pojechać, jakiś obiad załatwić. Dobra, szanowni państwo, reasumując. Mogą państwo sobie zadać pytanie, skąd ten atak. Ale jak sami w swoje życie spojrzycie, czy sobie przypomnicie jakieś informacje z portali, z gazet. No jest cała chmara takich ludzi, którzy będą... Atakowali tych, co robią dobrze. Nie dlatego, że ten, co robi dobrze, im zrobił coś złego, tylko dlatego, że może zrobić im coś złego. Zobaczcie, macie takiego cwaniaczka, który żeruje tak, manipuluje psychicznie, wzbudza jakieś poczucie winy, w jakiś sposób robi coś takiego, żeby ktoś mu oddawał swój czas, swoją energię, swoje pieniądze. I nagle widzi, że jest ktoś, kto może mu odebrać to, z czego on żyje. A my to możemy zrobić, bo to nie ja. Przez to, że forum jest społecznością terapeutyczną, ludzie wzajemnie się wspierają, powstaje takie miejsce i to dzięki państwu. No bo co, no ja, ja to tylko stworzyłem, ja to tylko dbam o to z, z chłopakami z moderacji, ale tak naprawdę cała ta główna robota, dobra robota, należy się państwu. To państwo robicie tą dobrą rzecz. I dlatego państwo jesteście, na przykład, tak jak Państwo mówiłem, przez pana Sekuę, czy Krzysztofa R. wyzywani od cweli, inceli. Przychodzi chłopak, którego bije żona. Przychodzi chłopak, którego, no nie wiem, no wyzywa, tak? No, historię jest cała masa na forum. Przychodzi chłopak, któremu żona robi mu ciosa kołki na głowie, żeby mieszkanie zapisał. No i wyobraźcie sobie, że Przychodzi taki dżentelmen, który sam wyzywa kobiety, nienawidzi kobiet, nagrywa te kobiety, wyśmiewa chude, grube. No, grubych to nie widziałem, żeby wyśmiewał. Nawet na jednym nagraniu groził pobiciem tym kobietom, wyszydza cały czas, obraża nas. I ten gościu mówi, że ci nieszczęśnicy, którzy szukają na forum pomocy, i po to te forum stworzyłem, żeby tę pomoc znaleźli, że to jest twel Incel. Wyobrażacie to sobie? A poprzez to, że powtarzają, 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 no to upada opinia forum i zamiast ktoś zyskać na forum pomoc. No to chodzą, gadają, że ktoś tu bany dostaje tak, że jak ktoś nie zapłaci pieniędzy, to ja go wyrzucam. Ilu z Państwa nie zapłaciło pieniędzy. Zobaczcie przecież darczyńców, co widać po kwotach, zobaczcie, ilu jest. A zobaczcie, ilu jest ludzi od samego początku forum, którzy nie wpłacili ani grosza, włos im z głowy nie spadł. Są ludzie z przeciwnych obozów politycznych niż ja. A nawet ludzie wierzący w zupełnie inne rzeczy. Mamy katolików, liberałów, włos im z głowy nie spadł. Dopóki nie ma naruszanego regulaminu forum i nie ma chamskiego zachowania, nikt nie ma żadnych problemów. No ale żeby to wiedzieć, musisz tu pobyć na forum, że tu nikt ci krzywdy nie robi. No a jak przychodzisz i wszędzie ci piszą z podróżnych kont, kont, plus psycholog z Krakowa, że że tam mordują niemalże na tym ludzi, że ja się pastwię, tak, wymuszam pieniądze, tak, jak ktoś nie da pieniędzy, to jest tam szmacony, no niemalże bity jest. Nie dasz pieniędzy, to się od razu podły Kotoński rzuca i bije, no, no słuchajcie, to są takie cyrki. Słuchajcie, dostałem takie screeny, pamiętacie, wczoraj nagrałem test latarki, którą dostałem w presencie od Maćka, tą najsilniejszą latarkę na świecie, no to słuchajcie, tam jakaś panika, tak, bo Sławek strasznie przeżywał, tak, że a to se motorek kupiłem, a to aparat kupiłem, a to rower kupiłem, tak, no to kiedyś chyba był taki e, jakiś był taki odlotowy, tak, no to jeden z tej ekipy kanistra nagrał z panem Adrianem to ten od gwałtów na, i wyzwisk w stosunku do mojej mamy i ataków DDoSowych na forum. E, sobie rozmawiali i rozmowa dotyczyła tego ogólnie godzinna, że dotyczyła tego, że sobie rower Gianta nowego kupiłem, jak to ja śmiałem i ogólnie, słuchajcie, wchodzili jacyś ludzie, nie wiem, z internetu śmiali się, że buracy, tak no bo, no jak można, no ktoś sobie rower kupił i, i godzinę plotkować o tym, że ktoś sobie rower kupił tak, kolejny motor, oni mają obsesję, tak pojawiło się, że to szaleństwo, tak, ja prawdopodobnie wiem co będzie bo to zawsze tak jest pójdzie teza, że sam sobie tę latarkę kupiłem i udałem, że to prezent, żeby było, że ludzie mnie lubią, to bankowo, bo to zawsze tak wcześniej czy później wychodzi, otóż nie, szanowni państwo, dostałem prezent i powiem państwu, jak to było, dostałem informację miesiąc temu przed Wigilią, że, że dostanę prezent i to właśnie przyszło, to nie jest z Polski, tak, bo w Polsce to 2,5 tysiąca kosztuje, a na Zachodzie można to tam już za 2000 tysiące kupić, ta latarka, więc... Więc miesiąc trwała przesyłka, tak? No ale nic, niech sobie gadają, tak? No ale to przeżywają, jak to można, tak? Że to po co ta latarka? Słuchajcie, no ktoś podjął decyzję, że ktoś uznał, że mu pomogły moje nagrania darmowe, że pomogła mu ta idea moja, że mu coś pomogło w życiu. No i uznał, że chce mi zrobić prezent, usłyszał, że jestem trochę pierdolnięty na punkcie latarek, co, co już przybiera naprawdę niepokojące. Niepokojące rozmiary. Zresztą dzisiaj, jeśli nie będzie tej grypy żołądkowej, to zrobię dzisiaj Państwu test moich latarek, jak dam radę. No i co? No i usłyszał, no, 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 że lubi latarki, więc no. Więc, więc kupił mi latarkę, ponieważ ma gest i, i klasę, to uznał, że jak kupować, no to coś kupować takiego, żeby było z jajcem, no to kupił najmocniejszą cywilną latarkę na świecie nie wiem czy, czy wojskowe są mocniejsze takie ręczne 53 tysiące lumenów no masakra po prostu powiem Państwu, że to jest, to jest nie do opisania bo to co widzieliście na tym iPhone'ie to, to nie pokazuje tego jak to wyglądało no po prostu jak praktycznie jak w dzień się robi na małej przestrzeni Także hejterzy mnie pouczają co ja mam kupować, że sobie nie mogę motocykla kupić, roweru sobie nie mogę kupić dlaczego sobie nie mogę kupić? Uczciwie zarobiłem pieniądze, całe życie marzyłem żeby mieć naprawdę porządny rower i kupiłem, no fakt, że, że mnie znowu orznęli jak to zwykle bywa i bezdętkowe opony musiałem codziennie pompować, a siodełka raczej sztyca z karbonu. Po prostu piszczy tak na głos, że to tak jak wybiechał na starej zardzewiałej Ukrainie, taki rower, jakby ktoś nie wiedział, stary. No to tak wyszło, tak? Dopóki nie zapłaciłem pieniążków, to miła rozmowa. później później, jak pisałem, to mnie olali, także zresztą zrobiłem test. Pokazałem Państwu, jak ten rower wygląda, jak on skrzypi. Tam trzeba jakiś specjalny płyn kupić. No niestety, musiałem zamocować dętki w nim. Masa wirująca wzrosła, ten płyn nie trzymał e, powietrza, trzymał dwa dni, do, do dupy to wszystko jest. Mogłem kupić model niżej, bo kupiłem G Giant Roam Zero chyba. Mogłem kupić jedynkę, miałbym bez tej karbonowej trzeszczącej sztycy i normalne opony z dętkami. Zapłaciłbym chyba 800 zł mniej. Miałbym to samo, tylko że... Bez tych cyrków z pompowaniem opon. Oni mi później, niby w gratisie wysłali, bo ja tam dokupiłem za 1000 zł gadżety do tego roweru. E, wysłali mi jeszcze te płyny do tych opon. To nie działa, no, to jest po prostu dziadostwo. Także znowu popłynąłem. <laughs> Oczywiście była wielka radość u hejterów, bo oni żyją moim życiem, tym co mówię. E, pamiętajcie, szanowni państwo, jak mnie prosicie o jakieś audycje. Oni, pozdrawiam serdecznie wszystkich hejterów, e, oni słuchają każdego mojego słowa. Jeśli cokolwiek powie mnie tak, są od razu wysyłane do nosy. Izby lekarskie, CBŚ, prokuratura, policja, wszędzie gdzie się da. Natomiast są wysyłane do nosy: jak mówię, że coś kupię, tu bankowo będzie po tej latarce, donos kolejny do skarbówki, bo to jest norma. To właśnie głównie detektyw, pan detektyw Kasanowa z Zambrowa wysyła te donosy spod swojego nazwiska, bo ja to widziałem. I różne inne zawiadomienia. Także, szanowni państwo, no, nie pytajcie mnie, nie proście mnie o różne rzeczy, które są takie no, wątpliwe, bo potem, potem są bardzo duże z tym nieprzyjemności. Każde moje słowo jest zapisywane, przekręcane. Jak powiedziałem, że moja przyjaciółka ma grypę, to z całą pewnością teraz jest forsowana teza, że ją chcę po prostu zamordować, żeby przejąć dom. Nie wiem, no co, no co jeszcze powiedziałem. No jak latarkę, latarkę dostałem, to na pewno sobie ją kupiłem albo o, ukradłem, o, to jest lepiej, ukradłem. No, no, no i co cały czas jest tak w kółko, to samo, to jest 11 lat, ze Sławkiem już prawie 12. To jest ta sama, ta sama, cały czas akcja, że to samo się dzieje. Czyli że... No wszystko jest przekręcane, co powiem na moją niekorzyść. Moje życie prywatne jest cały czas omawiane, żeby po prostu mi oczernić publicznie. Dobrze. Ja bym chciał Państwu powiedzieć, że zobaczcie jak to działa. Jak zobaczycie Państwo na mój film, który zrecenzował mój pierwszy film na kanale Marek Kotoński, gdzie występuje z buzin cały czas, który właśnie zaczął krytykować Pan Dominik Bos z kanału A więc, czyli tam, gdzie mówiłem na prośbę słuchacza, czy ma sens związek z dziewczyną, która ma depresję, która tak naprawdę udaje depresję, bo, dep bo ona nie miała objawów, jakie mają osoby chore z depresją, czy ma sens, czy będzie z tego seks, czy będzie związek, no czy w ogóle będzie mógł być z tą dziewczyną, no to jak powiedziałem, że dziewczyny udają depresję, żeby wyłudzić od mężczyzn pieniążki, energię, czas, atencję i tak dalej, no to zrobili ze mnie gościa, który. Od ciężko chorych kobiet żąda seksu w zamian. Tak? No tak to pan Dominik Boss po prostu przekręca takie rzeczy. Hmm, oczywiście pojawił się gigantyczny hejt, pan Dominik też brylował tam w komentarzach, wcale tego nie zatrzymał. E, pojawiły się bluzgi, wyzwiska, te najgorsze kasowałem, tam jest chyba kilkaset bluzgów na mój temat. To są wszystko młode dziewczyny. I możecie państwo zapytać, po cholerę te dziewczyny sobie zadawały e, tyle, tyle zachodu było. Energii, tyle siły, po to, żeby mnie zbluzgać. Dlatego, że ja jestem zagrożeniem. Jeśli powiedziałem, że dziewczyna, mówiąc, że się źle czuje, że ma ciężką depresję, to chłopak jej musi tak bilet do kina, e, dołożyć dajfonika nowego, jakieś coś torebeczkę kupić, tak, bo ona ma depresję. Jeśli taki chłopak mnie usłyszy i ja mu powiem, chłopie, nie licz na to, dlatego, że naukowcy, psycholodzy ewolucyjni mówią, mężczyzna i kobieta. Tak jak naukowcy, na przykład pan Dunbar mówi z innymi topowymi naukowcami na świecie, tam jest zespół w ogóle naukowców, tam chyba wklejałem Państwu chyba kilkudziesięciu naukowców na podstawie tej książki, której tu czytałem. Układ limbiczny przez tych topowych naukowców razem ze starą częścią mózgu jest nazywany gadzimózgiem. A to, co jest ponad tym, to jest Koranowa, nowa, która no, cały czas z ewolucją rośnie, powiększa się. Tak więc każdy z ludzi ma ten e, stary system i kobiety podniecają się przy mężczyznach silnych. No zobaczcie, czy te kobiety, które lecą za bad boyami, za kryminalistami, za chuliganami w szkole, czy ten chuligan, jak dziewczyna mu patrzy, że ma depresję, czy on swoje pieniądze zamiast na narkotyki, na imprezy, na dyskoteki, on pójdzie kupi iPhone'a, bo ona ma depresję? Wyobrażacie sobie coś takiego? Nie, ten bad boy jeszcze od niej pieniądze wyciągnie i oczywiście będzie bezustannie z nią uprawiał seks, bo oczywiście ona nie będzie mu się opierała. Ale jak dobry chłopak przyjdzie, to mu się zacznie wciskanie kitów, że ona ma depresję i on przez lata, licząc na to, że no mówiąc brzydko, zamoczy. Czyli, że wejdzie z nią związek, że będzie miał z nią seks. To on tego nie dostanie, bo on jest po prostu w jej oczach, a raczej w oczach, w chytrych, gadzich oczach gadziego mózgu, jak mówią naukowcy, psycholodzy ewolucyjni, jest po prostu frajerem, ma słabe geny. Słaby mężczyzna ma słabe geny, z nim się nie rozmnaża, jest cofane pożądanie seksualne u dziewczyny i to powiedziałem. Powiedziałem to, co pisze pani Luan Brizendin. Im przystojniejszy mężczyzna, im ma symetryczniejszą twarz, tym kobieta ma z nim większy orgaz, a im większy orgaz, tym większa szansa zapłodnienia, ponieważ już tam nie będę państwu opowiadał, tak no jest zwiększone Zasysanie, niejako brzydkie słowo tego nasienia. Kobieta się nie rusza po przyjemnym orgazmie, więc szansa na zapłodnienie jest dużo większa. I teraz powstaje pytanie: czy tylko samce alfa zapadniają ci symetryczni badboje? Nie, oczywiście, zapadniają też normalni ludzie, no ale te orgazmy są takie sobie. I to właśnie powiedziała słynna pani naukowiec, neurobiolog, chyba neuropsychiatra, no ale pan Sekula obalił te twierdzenia. Robiąc penisa z, ze świeczki, nakładając na niego prezerwatywę, ponieważ pani Luan Brizandin pisała o jednej, jednym z dowodów lekarskich, tam są zresztą przypisy w tej książce: mózg kobiety Luan Brizandin, że y, pewna kobieta miała takie skurcze, y, czy dróg rodnych, czy macicy, że po prostu zdjęła mu prezerwatywę. No ale oni twierdzą, że to jest niemożliwe, a przecież. A dobra, szkoda nawet o tym gadać, bo to jest poniżej wszelkiej krytyki gościu bez elementarnej wiedzy, dyskutujący z naukowcami topowymi na świecie. To jest. Nie, 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 dobra, dosyć, bo to już wkraczamy w oparę absurdu. Ale zobaczcie, zobaczcie, ile tam jest bluzgów, ile tam jest nienawiści. Przecież ja nic z tym dziewczyną nie zrobiłem. Dlaczego bluzgają? Dlatego, że pan Dominik wskazał kierunek, bo tak pan Dominik robi. Że wyszydza innych youtuberów, także no to jest jego jakby zawód. Myślę, że ten człowiek bardzo dużo osiągnie, powinien iść do polityki. Więc te dziewczyny atakowały mnie dlatego, ponieważ mogę ściągnąć im przed nosa, sprzątnąć ofiarę. Nic im nie zrobiłem, ale atakują, ponieważ mogę im zabrać ofiarę. Dlaczego jesteśmy tak atakowani? Dlaczego jesteśmy tak wyzywani, wyszydzani? Dlaczego takie mam nieszczęścia w życiu? Dlaczego mi robią takie świństwa? Policja w domu, do nosy, masa tego, masa tych krzywd, świństw, które mi robią. Dlaczego? Bo mogę zabrać ofiary, mogę zabrać ofiary i państwo mogą zabrać ofiary, dlatego nie tylko ja jestem obrażony przez to towarzystwo, ale także i całe forum pełne mizoginów, oszustów. Pamiętam jak dzisiaj, jak ekipa na blogu Kanistra, czyli tak Sławka z częstochowy. no nazywajmy sprawę po imieniu, to nie jest żaden psycholog z Krakowa. Nazwał się psychologiem z Krakowa tylko po to, żeby te oszczerstwa na mój temat miały większy wydźwięk. Tak, skoro psycholog coś mówi, no to znaczy, że to pewnie jest prawda. Zresztą śledztwo policyjne wykazało, że wszystkie wpisy na wykopie kanistra, który przecież prowadzi blog też kanistra na WordPressie, były z Politechniki Częstochowskiej, więc to nie jest żaden psycholog z Krakowa, tylko to jest Sławek z Częstochowy. Szanowni Państwo, pamiętam jak był stream. No i tam była taka sytuacja, że pamiętacie jakiś aktor zadzwonił, jacyś różni fajni ludzie dzwonił, jakiś adwokat dzwonił, no taka. No, no nagle, nagle to, co Sławek, całe życie się podjął takiego karkołomnego zadania, mówiąc, że ja jestem tylko wśród jakichś baranów, tak Incele, chorzy psychicznie wokół mnie są. A tu nagle się okazywało, że dzwonili do mnie na streamie ludzie poważani, szanowani, lekarze, biznesmeni. No, ja to już nie chcę mówić, to tam zadzwonił, ale byście się zdziwili, tylko po prostu nie rozpoznaliście głosu. Ja pamiętam, bo dostawałem screeny, dostaję screeny, bo ja sam nie jestem w stanie na kanister wchodzić, po prostu automatycznie zaczynam, zaczynam mieć odruch wymiotny, zaczynam źle się czuć czytając te wszystkie bziny na mój temat. I po prostu tam jakaś histeria zapanowała, tak, bo no, no ciągle padały te, ciągle padały te, te wielkie te przekonania, tak, że no ja incele, tak, incele psychicznie chorzy, a tu nagle na streamach okazuje się, że. Dzwonią ludzie poważani, dzwonią ludzie szanowani. którzy by nawet w życiu prywatnym ze Sławkiem nie chcieli mieć nic wspólnego, bo to jest po prostu, no, no, garkotłuk z całym szacunkiem, ale po prostu taki męski odpowiednik garkotłuka. I wtedy zapanowała histeria: no, to już pamiętam jak Vincent pisał, to było na wykopie: jacy zagubieni, jacy nieszczęśliwi i tak dalej. Po prostu zapanowało pandemonium. Niedługo później się wszyscy skupili razem i upieprzyli mi ten kanał. No bo na YouTube można tak zrobić, się zmówili wszyscy ci ludzie, e, poprosili chyba o pomoc tego, co pamiętam, dziewczyny na kafeterii i przez kilka dni trwało bombardowanie lewymi donosami, były zakładane konto na YouTube i było po prostu walone moje konto. No i co? No? Myślę, że jeśli powiem Państwu, że łącznie przez ten atak straciłem minimum 100 tysięcy złotych, to nie skłamie. Mogą Państwo zapytać, dlaczego tyle taka suma? Sam koszt Vimeo, sam koszt tego, co włożyłem w stary kanał, to z Vimeo 2,5 tysiąca. No teraz znowu musiałem 2,5 tysiąca za Vimeo, żeby było taki awaryjny kanał. 8 tysięcy było na układanie dla firm. Jeszcze były jakieś koszty. ale możecie z Państwo spytać, gdzie jest minimum 90 tysięcy. A no to jest bardzo proste i to w sądach biegli to oceniają. Są do tego odpowiednie narzędzia, mianowicie... Ten kanał miał niesamowitą wręcz yy, niesamowite przyspieszenie, czy nagrywałem, czy nie nagrywałem 20, minimum 20-30 subskrypcji dziennie. A wiecie, co to Państwo oznaczało? Że część z tych osób, która przychodziła, miałem ponad 6 milionów wyświetleń i 12 tysięcy subskrypcji. Część z tych osób wchodziła do sklepu i ludzie kupowali książki, produkty, nagrania z czego żyje? Więc przez to, że upieprzyli mi kanał, który miał taką popularność, ja wszystko musiałem zaczynać tak naprawdę od zera. Prawda? Zobaczcie na mój kanał. E, rok czasu, tak? Rok czasu e, jestem na kanale 5000 subów, ale rośnie, no rośnie, rośnie, rośnie. E, także to było coś strasznego po prostu. No może do bankructwa mnie nie doprowadzili, ale, ale blisko było i zresztą taki był cel. Nie mogli tego znieść, że te wszystkie tezy, tak, nikt mi nie czyta, nikt książek, tak. Nikt miał książek nie kupować. No, a ja z książek zacząłem sobie rower kupować, motocyk, samochód, e, zegarek sobie złoty kupiłem, e, wyższy od Rolexa, a niższy tylko i wyłącznie od Pateka i chyba jeszcze jakiś tam dwóch marek. No oni to widzą, tak. no Jakieś tam sztabki złota na, na złe chwile kupiłem. E, no i no, no, to, no to już upadł ten cały mit, tak, że nikt nie czyta moich książek, bo ludzie czytają sobie bardzo chwalą. Zwłaszcza kobietopedia jest stosunkowo dobry. Potem był mit, że mnie słuchają sami psychicznie chorzy, incele, nienormalni, jacyś zagubieni. A streamy pokazały, że dzwonią ludzie naprawdę na poziomie. No zresztą ja wiem osobiście, kogo znam, ale no jak przekazać to, co ja wiem wam? Ktoś z was może powiedzieć, że kłamałem, no ale są na streamach ludzie, którzy dzwonili, i widać, jaki był przekrój tych ludzi. To nie byli żadni ludzie, którzy są Incelami chorymi psychicznie, tylko naprawdę ludzie na wysokim poziomie, ludzie można powiedzieć, często sukcesu. Dlatego no, wpadli w panikę, tak? Wszystko, co mówili na mój temat, wszystkie oszczerstwa, kłamstwa o złodziejstwach, zaczęli hejterzy prawy, górny, róg forum przepraszać, pisać sprostowania. Czy tam jeden napisał, że okradłem ludzi, żeby sobie iPhona kupić, tak? Wysz, odszczekał to wszystko. No, 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 no nie wiedzieli, co robić już w tej panice, uwalili mi kanał. I z całą pewnością ten kanał Radiosami zwa też będzie uwalony. Takie mam życie. Nawet państwo nie zdają sobie sprawy, ile oni mi zrobili w prywatnym życiu. To jest nieopisywalne. Ale tak jak mówię z panem Rodkolcem e, będzie książka już po zakończeniu tych głównych wszystkich spraw, jak już zapanuje Prawo i Sprawiedliwość powstanie książka o hejcie. I tutaj już się naprawdę postaram, pociągnąć za. Wszystkie sznurki, za wszystkie moje znajomości, które tam kiedyś sobie nawiązałem, żeby ta książka trafiła naprawdę do księgarni w całej Polsce. I to jest moje marzenie zobaczyć tych wszystkich oszczerców z paskiem na oczach, a może się da i bez paska w naszej książce, która będzie miała dwie części, tak, jeden będzie opis taki prawnoformalny, tak, jak z tym walczyć, i tak dalej. Z drugiej strony będzie opis mój. Taki bardziej psychologiczny, jak sobie radzić z hejtemu. Bo chyba Państwo sobie zdają sprawę, że książka czy to doktora Grzesiaka, czy to książki jakichś innych supercoachów są z racji tego, przez co musiałem przejść, i przez co przechodzę i przez co jeszcze będę musiał przejść. W tym roku będę miał co najmniej kilkanaście spraw sądowych, co najmniej. Po prostu mam doświadczenie. I tyle. Także. Musi z tego wyjść coś dobrego i wyjdzie wcześniej, czy później, czy to będzie parę lat trwało, czy parę lat wcześniej, czy później do tego dojdzie. Także pamiętajcie, że ludzie, którzy w naszej społeczności, bracia samcy pel, opisują te rzeczy, nagle widzą, że żyli w głównie, tylko że byli tak przyzwyczajeni do tego zapachu gówna. Szambonurek już jest bardzo przyzwyczajony. Zwykły człowiek by zwymiotował, a on tak no się kiepsko czuje, ale to jeszcze wymiotów nie ma. Dlaczego? Dlatego, że się przyzwyczajają. Ludzie tkwiący w sytuacjach traumatycznych, bardzo takich toksycznych, gdzie są bardzo źle traktowani, tak bardzo się do tego przyzwyczajają i przywiązują do tej sytuacji, że nie widzą, w jakiej toksyczności tkwią. Dopiero gdy to napiszą, widzą, w jakim syfie żyją. Dokładnie tak działają społeczności psy, e, e, psychiatryczne, był taki, już nie pamiętam, Guru psychiatrii polskiej, on właśnie to w Polsce robił, e, gdzieś tam czytałem e, właśnie te takie spotkania terapeutyczne. Wiecie, na czym to polega? Po prostu ludzie sobie opowiadają i nagle można jakby spojrzeć na to z innego punktu widzenia. Dokładnie to samo zrobiłem. To jest społeczność terapeutyczna, gdzie przychodzicie, żeby zrzucić swoje brudy, żeby zyskać ulgę w życiu, wiedzę i wracacie z tego forum bogaci o siłę. O to, że ktoś was poparł, jak jesteście lżeni, wyszydzani, kopią was w dupę w życiu, to tu przyjdziecie, chłopaki wam powiedzą, że jesteście spoko, że jesteście fajni, oczywiście musicie coś dać od siebie, ja nie mówię o żadnych pieniądzach. Coś dać społeczności, wesprzeć kogoś, pomóc kogoś. Brat pisze, że szuka jakiegoś linka, no to znaleźć, dać komuś jakiegoś linka, ktoś jakąś pytanie zadaje, ty masz akurat wiedzę z tej dziedziny, wchodzisz, piszesz, no w ten sposób zyskujesz sobie u ludzi jakiś respekt, szacunek, ludzie cię zaczynają kojarzyć, potem ty przychodzisz i piszesz, jakie masz problemy, że cię tam gnoją, że czujesz się zerem. Bardzo często uczucie też się, zwłaszcza w młodości, dopóki nie zacząłem pracować nad sobą, bardzo często dominującym uczuciem było to, że jestem śmieciem i zerem. Że jestem głównym, nic nie wartym. Aż w końcu powiedziałem sobie, że dosyć. Na początku było to tylko fizyczne i musiałem się nauczyć bić na pięści i tyle, no. I na nogi, i na główkę, i na łokieć. No, i parę razy kolanko, zdarzyło się. E, także, szanowni państwo, jak ktoś był oporny bardzo, ale wysoki sądzi ja żartowałem, to jest kłamstwo, ja oczywiście oszukuję, to są tylko, ja sobie tak podbijam. E, samoceny oczywiście to są oszustwa o tych bójkach. Ja się nigdy nie biłem, ja jestem w ogóle prawiczkiem i tak dalej. Szanowni państwo, ale trzeba sobie powiedzieć, jedno Szanowni państwo dla państwa minęło pół sekundy a ja tutaj musiałem biegać bo ciągle do domu dzwonił jakiś sprawy. Szanowni państwo, więc już nie pamiętam co mówiłem. Ale to wszystko polega na tym, że no, są tacy ludzie, którzy się po prostu boją instynktownie. To jest taki instynkt drapieżnika moim zdaniem. Oni się instynktownie boją tego, że ktoś może być mocny, ktoś może się nie dawać. Manipulować poczuciem winy, powinnościami wobec kogoś, i po prostu nie będzie można z kogoś żyć. Nie będzie można kogoś oszukiwać. To tak w skrócie. To takie mam obserwacje, że są tacy ludzie, że jak już no, z kogoś nie będą mogli, no to, no to uświnią, ile się da. Nawet swoim kosztem. To by było na tyle, szanowni państwo. Ja spróbuję jakoś się przedostać do apteki samochodem, ale to coś czuję, że to będzie. To będzie Jadka. No nic, spróbujemy. Do odważnych świat należy. Mody kawaler ze mnie, może mi się uda. Pozdrawiam serdecznie i jeśli dzisiaj mi się uda, to zrobię test swoich latarek. Pokażę Państwu, jakie mam latarki. Oczywiście nie pokażę Państwu wszystkich, bo by się nie zmieściły. No i tyle. No i może będzie jakieś fajne takie. No. Pokażę Państwu w lesie, pojadę na drogę. Samochodem pokażę Państwu, jak. Stanę na tej drodze, gdzie tam ciągle jeżdżę w nocy. Zaświecę się normalnie reflektorami, potem światłami długimi. Kamera będzie oczywiście w jednym miejscu cały czas, a później włączę te latarki różne. Będę Państwu mówił, ile mają lumenów, i Państwo wtedy zobaczą dokładnie, jaka jest różnica w oświetleniu. A myślę, taka ciekawostka od tych ciągle tych forum, tych hejterów to czasem człowiek musi odetchnąć. Mam nadzieję, że wrócę z tego ciemnego lasu, bo tam. Gdzie będę dzisiaj robił test, miejsce słynie z różnych rzeczy. Raz, że tam ducha ktoś widział, naprawdę. E, dwa, że jeżdżą na schadzki e, niewierni małżonkowie I, i chyba nie tylko. E, no i co? No i tam jest właśnie też miejsce, gdzie no, w, w, różne tam widziałem miejsca. Nie ma kamer, więc jeżdżą pewnie, czy, czy jakieś narkotyki działkować, czy coś. Nie wiem. No takie dziwne miejsce. Mam nadzieję, że nikogo nie będzie, a jak ktoś będzie, no to znajdę inne miejsce. Pozdrawiam Państwa serdecznie, życzę miłego dnia, z Panem Dobrym Bogiem, pozdrawiam, cześć.